Szanowni Państwo, dzień dobry. Jest mi niezmiernie miło. Czuję się zaszczycony, że to ja mogę otworzyć tę dzisiejszą uroczystość. Uroczystość wręczenia Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. Nagroda przyznawana, to przypomnę może tym, którzy czasami, bo żyjemy w świecie dynamicznie zmieniającym się, przyznawana w tym roku będzie już po raz 17. Tak szybko ten czas leci. A ci, którzy są może po raz pierwszy, to też dobrze, żeby wiedzieli, że ta nagroda ma już swój taki status ugruntowany. Ustanowiona w 2002 roku przez ówczesnego pierwszego prezesa IPN-u profesora Leona Kieresa, ale tak naprawdę koncepcję tej nagrody wymyślił Janusz Kurtyka, ówczesny szef oddziału krakowskiego IPN-u, a późniejszy, jak wiemy, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Witam serdecznie wszystkich Państwa, ale szczególnie gorąco gospodarza dzisiejszej uroczystości, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Jarosława Szarka. Witam. Wszystkich obecnych na sali zastępców prezesa IPN i reprezentantów Kolegium Instytutu. Witam wszystkich pozostałych dostojnych gości, przede wszystkim Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, pana Marka Kuchcińskiego. Witam profesora Jana Żaryna, który reprezentuje dziś Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Witam, panie senatorze. Witam wszystkich parlamentarzystów obecnych dzisiaj na tej pięknej sali i pięknej uroczystości. Witam, tak, dziękuję. Witam ministra Wojciecha Kolarskiego, podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Witam wiceprezesa Rady Ministrów, pana profesora Piotra Glińskiego, ministra kultury. Witam szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana ministra Jana Józefa Kasprzyka. Witam serdecznie pana Zimowita Koźmińskiego, który reprezentuje dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie, dzięki którego uprzejmości nasza dzisiejsza uroczystość może gościć w tej pięknej sali Zamku Królewskiego w Warszawie, rezydencji Królów Rzeczpospolitej. Witam serdecznie czcigodnych przedstawicieli duchowieństwa z metropolitą warszawskim kardynałem Kazimierzem Nyczem na czele, a także jego ekscelencję Józefa Gustka, biskupa polowego Wojska Polskiego. Witam serdecznie. Witam przedstawicieli Wojska Polskiego i służb mundurowych. Są tu widoczni. Witam bardzo gorąco, chylę czoła przed tegorocznymi laureatami nagrody i ich bliskimi. Podziękujmy im brawami. I równie gorąco witam laureatów z lat ubiegłych, bo też są na tej sali. Bardzo dziękuję. Witam przedstawicieli kapituły Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. Podziękujmy i brawami. A także obecnych z nami reprezentantów instytucji kultury oraz środowisk patriotycznych. Też tu przyjechali do Warszawy, też im bardzo za to dziękuję. I witam wszystkich gości na tej sali. Bardzo się cieszę, że możemy być razem. I bardzo proszę, tak, panie premierze, jako pierwszy. Tak, śmiało, dziękuję. Myślę, że dobrze by było, gdyby głos zabrał gospodarz, prezes IPN-u, pan doktor Jarosław Szarek. Zapraszam. Szanowni Państwo, wszyscy dostojni goście, a przede wszystkim wy, laureaci Kustosza Pamięci Narodowej. Wiele działań podejmuje Instytut Pamięci Narodowej, ale ten dzień raz do roku jest dniem szczególnym, a szczególnie w tym roku, kiedy będziemy pamiętać o naszych przodkach, którzy przed 100 laty odzyskali niepodległość. I to miejsce, Zamek Królewski podniesiony z ruin, Plac Zamkowy Krakowskie Przedmieście, świadkowie naszej historii. Proszę Państwa, te pięć osób
środowisk. Pytano mnie często, co je łączy, jak o nich opowiedzieć. Ludzie, którzy oddali swój czas, niekiedy swoje zdrowie, swoje pieniądze, aby pamięć o Polsce trwała. To był ich wybór, a często płacili dużą cenę za to, bo my jesteśmy na etatach, a oni to robią z potrzeby serca. To jest ich misja. I gdy patrzymy na laureatów tegorocznej edycji kustosza Pamięci Narodowej, myślę, że można dokonać takiego podziału. Z jednej strony Stowarzyszenie Huta Pieniacka. Te dramatyczne losy Rzeczpospolitej na ziemiach wschodnich w czasach II wojny światowej. W Hucie Pieniackiej wymordowano całą wioskę. Ochotnicy do dywizji SS Galicien, członkowie formacji UPA, mordowali niewinnych ludzi. To jest fragment większego ludobójstwa. Wiesz, wielki nasz pisarz pisał, że nienawiść zatruła krew pobratymczą. Nie rozumiemy, skąd tyle nienawiści. Ale ta historia się wydarzyła. Pani Marlena Piekarska-Olszówka, willa, jaki to paradoks, jasny dom, ale tak ciemna, dramatyczna historia. Historia zniewalania Polski. Piwnice, na których zostały do dzisiaj inskrypcje. Piwnice, gdzie funkcjonariusze NKWD, informacji wojskowej, tej zbrodniczej organizacji po zakończonej wojnie, dalej mordowali ci tych, którzy chcieli jeszcze walczyć o niepodległą Polskę. To jest ten los dwudziestowieczny i wcześniejszy też. Wielkie siły nienawiści, których celem jest zniszczenie, zlikwidowanie Polski, które nie cofną się przez żadną zbrodnię. I państwo te miejsca upamiętniają po to, żeby pamiętać, aby też, żeby próbować jednak zrozumieć tą nienawiść i budować pojednanie. Kolejni laureaci. Nieco inna aktywność, ale jakże podobna, żeby Polska trwała, żeby ta pamięć została przeniesiona następnym pokoleniom. To zniewolenie trwało kilkadziesiąt lat. Wychodziliśmy długo, przechodząc przez to Morze Czerwone. Ksiądz prymas Stefan Wyszyński, który nas prowadził, i pani Anna Rastawicka, która tyle dziesięcioleci u jego boków spędziła, żeby żadne słowo tego wielkiego człowieka nie zostało uronione. Całą tą spuściznę, prymasa, który marzył o tym, żebyśmy nie zrezygnowali z wielkości, że nawet w czasach komunistycznych trzeba mieć marzenia, bo za nami jest dumna przeszłość i na tym trzeba budować. Jakże się troszczył, jak go to bolało, gdy tutaj na krakowskim przedmieściu kiedyś na początku lat 70. spotykał młodzież studencką. I to była młodzież pijana. I on się zastanawiał, ku jakiej Polsce taka młodzież nas zaprowadzi. Polska wołał wtedy o nowych ludzi plemię. To jest nadal aktualne. To była troska prymasa Wyszyńskiego przez te kilkadziesiąt lat. Ale żeby to nowe ludzi plemię było, musi być kultura, bo to kultura stanowi o
tożsamości narodu. I byli ludzie, którzy we Lwowie, mieście tak związanym z historią Polski, szczególnie w tym roku, nie możemy zapomnieć o tym mieście. I to nie jest nasz imperializm, tylko my nie możemy być dzisiaj Polakami, nie czerpiąc z tego dziedzictwa kresowego. Przecież to z tego miasta wyszło tyle wielkich ludzi. To myślę do dzisiaj. Każde polskie dziecko zaczyna przygodę, tą niezwykłą przygodę z polskością od tego wierszyka. Kto ty jesteś? Polak mały. Ile tych ludzi związanych ze Lwowem można by wymienić? A Związek Walki Czynnej? Ale to jest Polski Teatr Ludowy we Lwowie. Ci, którzy w czasach komunizmu potrafili w dziełach kultury Juliusza Słowackiego, z tak nieodległego Krzemieńca, jeszcze bliżej było Aleksandrowi Fredrzy. W czasach komunizmu to kultura pozwalała nam przetrwać. I tak się zastanawiam, co ci Polacy, bo jeździli z tym nie tylko, nie pokazywali wesele, nie tylko we Lwowie, ale i w Wilnie pojechali przecież do Moskwy. I gdy w weselu panna młoda pyta, gdzie ta Polska, i poeta nakazuje na serce, do serca przyłożyć rękę. I oto Polska właśnie. Ale chodziło nam o realną Polskę. Dzisiaj nam chodzi o Polskę realną. Ona jest w sercach. Ale jaka ta Polska ma być? Prymas Wyszyński przeprowadzał nas przez Morze Czerwone. Pan sędzia Bogusław Niezieński. Panie sędzio, kilka tygodni temu 90. pana urodziny. Miał pan to szczęście 11 lat żyć w wolnej, niepodległej Rzeczpospolitej. Ta, która została wskrzeszona wysiłkiem naszych przodków po ponadwiekowej niewoli. I w tym mieście niezwykłym, Wilnie, tak jak we Lwowie. I mamy maj, jeden z najpiękniejszych miesięcy. Prymas Wyszyński tak ukochał maj, miesiąc królowej Polski. Ale we Lwowie w Parku Stryjskim kwitną teraz kasztany. Mistrz Kiliński patrzy, tak samo na Górze Czykrzyskiej, w Parku Berdandyńskim. Pana szczęśliwe dzieciństwo i potem ten dramat niewytłumaczalny II wojny światowej i zniewolenie komunistyczne. Ale pan został wierny przesłaniu niepodległej Polski. Pan został wierny również później. Dziękujemy za to świadectwo. Państwo wybaczą, siwe włosy, najstarszy z państwa. My wywodzimy się z cywilizacji łacińskiej, gdzie szanuje się ludzi starszych z siwymi włosami. To są ludzie autorytetem. Wiele było pogardy w ostatnich latach, kpiny z ludzi starszych. Pan sędzia już po 89 roku podjął się jakże trudnej misji. Zaświadczył to całym życiem, że budować niepodległej Polski nie można na strukturach kłamstwa, przemocy. Nie może być w niepodległej Polsce miejsca dla tych, którzy zdradzili. Bo, proszę państwa, czym był komunist? Zygmunt Nowakowski, słynny pisarz, publicysta, w pierwszym numerze londyńskich wiadomości, gdy tłumaczył, dlaczego polska emigracja nie wraca, zostaje. Dlaczego zostajemy? Zostajemy, żeby dać świadectwo niezgody na to, że wykoleja się Polskę z tej drogi, na którą weszliśmy 10 wieków temu, 1000 lat. I wszyscy z państwa
pracowali na rzecz tego, żebyśmy na tą drogę, żebyśmy się z tej drogi nie dali wykoleić, a ci, którzy zeszli, żeby na tą drogę wrócili. I myślę, że to jest uniwersalne przesłanie w Państwa działalności. Proszę wybaczyć, że tak mówię o Panu sędzim, ale jedna taka scena. Część Państwa tą scenę zna. 5 grudnia ubiegłego roku, 150. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. ZUŁów, kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, Rzesze Polaków. Obok tego dębu posadzonego u kolebki przez prezydenta Mościckiego. Kolebki Józefa Piłsudskiego, wskrzesiciela naszej niepodległości. Orkiestra gra hymn Polski i gra my pierwszą brygadę. Do tego miejsca, proszę Państwa, zaszliśmy. 50 lat temu wydawało się to niemożliwe. Ale teraz co dalej? Ja myślę, że trzeba sięgnąć. Nawet te ostatnie tygodnie, dni pokazują, jak potrzebujemy to nie tylko w Polsce, ale takich kustoszy. Co dalej, myślę, niech powie prymas tysiąclecia. Nie wszystko jedno, jaka ta Polska będzie dziś i jutro. Już dzisiaj trzeba pracować dla Polski jutra. W tym duchu pracowali nasi ojcowie i dziadowie w okresie niewoli politycznej. Polska, utraciwszy wolność polityczną, zachowała jednak wolność ducha i wolność narodową, bo oparta była mocno o przeszłość, dumną, ciężką i waleczną. Żyła jej wspomnieniem w twórczości Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Kraszewskiego, Sienkiewicza, Pola i tylu innych. Cała ta wielka rzesza ludzi objawiła swą mądrość nie tylko na dziś, ale i na jutro, dla nas. Myślę, że w odpowiedniej mierze Państwo uhonorowani tytułem kustosza pamięci narodowej idą tą drogą, a my pójdziemy z Państwem, a Instytut Pamięci Narodowej zrobi wszystko, żeby poszły za Państwem kolejne młode pokolenia. Dziękuję. Dziękuję Panie Prezesie, nie wiem, czy jest tutaj. Dziękuję Panie Prezesie za te piękne słowa, szczególnie te o dostojeństwie osób starszych, siwych. Nie wiem, czy Pan słyszał, kiedy mówił Pan o tym, to tam z końca sali dochodził taki płacz, kwilenie małego dziecka, co pokazuje chyba, że ta sztafeta pokoleń, ta pałeczka jest przekazywana i ta troska o tą Polskę jutra może nie musi być tak jak kiedyś tak silna, mam takie nadzieje. Bardzo dziękuję. Pan prezes ujawnił laureatów tegorocznej nagrody, zresztą to nie była tajemnica, to nie są Oscary, co nie znaczy, że nasza dzisiejsza uroczystość nie będzie miała swojej dramaturgii. Bo szanowni Państwo, specjalny list do nas wszystkich skierował prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, a ten list w imieniu prezydenta odczyta jego minister, pan Wojciech Kolarski. Zapraszam. Panie Marszałku, Panie Premierze, Panie Prezesie, Eminencjo, Ekscelencjo, Panowie Generałowie, Szanowni Państwo. Też przypadł mi zaszczyt reprezentować podczas tej uroczystości Pana Prezydenta Andrzeja Dudę. Pana podczas uroczystości, która została objęta szczególnym patronatem. Patronatem, który Pan Prezydent ustanowił w roku stulecia odzyskania niepodległości. Panie Prezesie, proszę pozwolić, że przekażę Panu okolicznościowy dyplom. Niech będzie pamiątką tego wydarzenia, które zostało objęte patronatem narodowym prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości. Proszę pozwolić, że odczytam list, który
Pan prezydent skierował do państwa, organizatorów oraz uczestników uroczystości wręczenia nagrody Kustosz Pamięci. Szanowni laureaci, szanowni członkowie Wysokiej Kapituły, panie i panowie, już po raz 16 wręczana jest dziś nagroda Kustosz Pamięci Narodowej, którą otrzymują osoby i instytucje zaangażowane w upamiętnienie polskich dziejów i losów Polaków w latach niemieckiej okupacji i komunistycznego reżimu. Tegoroczna gala ma wyjątkowy charakter. Odbywa się bowiem w roku Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości. Podczas jubileuszowych uroczystości wspominamy rodaków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli powróciła na mapę Europy, ale także tych wszystkich, którzy przez ostatnie 100 lat budowali Polskę i którzy po jej wolność walczyli. Najpierw w wojnie polsko-bolszewickiej, potem na frontach II wojny światowej, w końcu przeciwko komunistycznemu zniewoleniu. Trzeba o tym pamiętać, świętując dawne i obecne sukcesy, bo są one okupione cierpieniem oraz krwią milionów Polaków. To właśnie pamięć o sprawach bolesnych, o poświęceniu i ofiarach jest ideą, która przyświecała twórcom wręczanej dziś nagrody. Do zaszczytnego grona Kustoszy Pamięci Narodowej dołączają kolejne znakomite osoby i organizacje, a różnorodność ich działań pokazuje, jak wiele jest sposobów, by dbać o narodową pamięć. W jakimś wymiarze każdy z nas może być kustoszem tej pamięci, choćby w swojej rodzinie czy w najbliższym otoczeniu. Jesteśmy to winni naszym przodkom, dzięki którym cieszymy się dziś wolnością. Są jednak osoby, które na ten tytuł zasługują w sposób wyjątkowy. Osoby, które ocaliły i przywróciły pamięć o ludziach wybitnych i o zdarzeniach szczególnie ważnych. To właśnie dzisiejsi laureaci. Jest wśród nich pan sędzia Bogusław Niedzieński, żołnierz Armii Krajowej, rzecznik interesu publicznego, który z właściwą sobie rzetelnością i skrupulatnością badał sprawy szczególnie trudne, dotykając dramatu nadużytego zaufania w sferze publicznej, w przeświadczeniu, że fundamentem uczciwego państwa i zdrowego społeczeństwa może być jedynie prawda. W gronie tegorocznych laureatów jest pani Marlena Piekarska-Olszówka, która w podziemiach rodzinnej kamienicy dokonała przejmującego odkrycia, znajdując ślady pozostawione przez więzionych tam żołnierzy wyklętych. Wręczane dziś wyróżnienie jest dowodem uznania za to, że przyjęła na siebie, z pewnością niełatwe, zadanie upamiętnienia ofiar stalinowskich oprawców przetrzymywanych i katowanych w willi Jasny Dom. Pani Anna Rastawicka jest świadkiem życia i działalności kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ten wielki Polak, prymas tysiąclecia, w trudnych latach dodawał naszemu narodowi otuchy i wyznaczał jego duchowe drogi. A swoim nauczaniem i świadectwem starał się przeprowadzić nasz kraj przez ciemną dolinę totalitarnego zniewolenia. Pamięć i wiedza o tym jest dzisiaj bezcenna, a kustoszem tej pamięci jest właśnie pani Anna Rastawicka oraz Instytut Prymasowski Stefana kardynała Wyszyńskiego. Obchodzący 60-lecie istnienia Polski Teatr Ludowy we Lwowie ma wielkie zasługi dla krzewienia rodzimej kultury na dawnych ziemiach polskich na wschodzie. Sięgając po klasyczny i współczesny repertuar, łączy z powodzeniem poczucie misji i wysoki poziom artystyczny. Jest źródłem pamięci o korzeniach i ambasadorem polskiej kultury, w której teatr zajmuje szczególne miejsce. Wreszcie Stowarzyszenie Huta Pieniacka, które przechowuje pamięć o wstrząsającej zbrodni dokonanej przez ukraińskich żołnierzy i policjantów w służbie III Rzeszy Niemieckiej. Działalność stowarzyszenia pokazuje, że prawdziwe pojednanie to również pamięć o trudnych sprawach, to stanięcie w prawdzie i wspólna refleksja nad tym, co się stało, to wreszcie mocne postanowienie, by do podobnej tragedii
nigdy więcej nie dopuścić. Gratuluję serdecznie wszystkim laureatom. Chylę czoła przed Państwa poświęceniem dla sprawy pamięci narodowej. To ona określa naszą tożsamość, buduje naszą jedność i pozwala nam kształtować naszą przyszłość. Dziękuję serdecznie organizatorom i Wysokiej Kapitule. A wszystkim Państwu życzę, byśmy w roku wielkiego narodowego jubiluszy odkrywali wciąż na nowo to, co nas łączy i co sprawia, że możemy być dumni ze swojej tradycji i swojej historii. Z wyrazami głębokiego szacunku i sympatii, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Dziękujemy panie ministrze, dziękujemy też panu prezydentowi w imieniu nas wszystkich. Szanowni państwo, zapraszam senatora Rzeczpospolitej Polskiej, profesora Jana Żaryna. Panie marszałku, eminencjo, ekscelencjo, panowie ministrowie, panie prezesie, wszyscy dostojni goście, laureaci, przede wszystkim dziś i słusznie uśmiechnięci. Za chwilę będę miał zaszczyt przeczytać list pana marszałka Stanisława Karczewskiego, który mnie o to prosił i który bardzo przeprasza, że musi dziś prowadzić obrady Senatu. Ale zanim ten list odczytam, to nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział parę słów od siebie. Jako profesor historii, jako też długoletni pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, który w jakiejś mierze też był, jest związany z tą niezwykłą nagrodą Kustosza Pamięci Narodowej, nagrodą, która została przemyślana i wymyślona przez świętej pamięci Janusza Kurtykę. Bez wątpienia jedna na pewno z najważniejszych osób, które ja osobiście spotkałem na swojej drodze życia, ale także jedna z tych osób, które potrafiła zdefiniować to, co nazywamy pamięcią narodową. Państwo wszyscy zapewne pamiętają, gdzie byliśmy jako naród, jako wspólnota w latach 90. XX wieku, wychodząc z PRL-u i jak głęboko żeśmy byli w tym PRL-u jako wspólnota narodowa, nie znając i nie rozumiejąc naszej własnej historii. Nagroda Kustosza Pamięci Narodowej to jest nagroda wdzięczności dla tych osób i tych środowisk, które nas wydobyły z tego totalnego PRL-owskiego zakłamania. Nas jako wspólnotę, która dzięki tym ludziom, tym osobom, dzisiaj laureatom i tym laureatom, którzy ich poprzedzają, dzięki nim możemy sobie coraz wyraźniej mówić i coraz mądrzej definiować słowo niepodległość. Bo niepodległość to nie jest słowo, które jest raz na dobrze zdefiniowane. Ono cały czas jest definiowane przez wspólnotę narodową, która żyje pamięcią zbiorową o swoich własnych dokonaniach. A te dokonania i te wydarzenia, te osoby, które tworzą wspólnotę narodową, nie będą wydobyte, nie będą obecne, jeśli nie będą troskliwie przypominane przez takich ludzi jak państwo. Wspólnota narodowa to jest ten wielki dar Boży, a jednocześnie to jest ten byt do stałego pielęgnowania. Bardzo państwu osobiście, jako Jan Żaryn, historyk, długoletni pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, wam dziękuję za to, że
budowaliście, budujecie i będziecie do ostatniej chwili swojego życia tworzyć naszą wspólnotę narodową, po to byśmy byli niepodlegli. A teraz... A teraz już list pana marszałka Stanisława Karczewskiego, adresowany do pana prezesa doktora Jarosława Szarka, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Szanowny panie prezesie, nie mogąc osobiście wziąć udziału w uroczystości wręczenia nagrody Kustosz Pamięci Narodowej, tą drogą na ręce pana prezesa składam gratulacje dla wszystkich nominowanych i wyróżnionych. Serdecznie też pozdrawiam każdego z uczestników dzisiejszego spotkania. W roku obchodów stulecia odzyskania niepodległości pragnę przywołać słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, który stwierdził, że naród, który traci pamięć, przestaje być narodem, staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium. W rozmowie z Arturem Śliwińskim 4 listopada 1931 roku dopowiedział: jestem wyznawcą zasady, że ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości. My, Polacy, z ogromną estymą odnosimy się do własnej przeszłości. Szczególną wagę przywiązujemy do, jak to określił poeta, narodowego pamiątek Kościoła. Głęboko w nas zapadły słowa wieszcza, który przestrzegał, byśmy nie zapominali o zmarłych i pomordowanych, bowiem jeśli zapomnimy o nich, Bóg zapomni o nas. Tłumiona po 1945 roku wszelkimi sposobami przez komunistów pamięć o wolnej Polsce i wolnych Polakach przechowywana była, podobnie jak insygnia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z okresu II Rzeczpospolitej, jako depozyt najcenniejszych narodowych wartości na obczyźnie wśród polskiego wychodźstwa. Ożyła ona szczególną mocą w wielkim ruchu Solidarności w czasach jej legalnego i podziemnego funkcjonowania. Ruch ten odwoływał się do ideałów umiłowania ojczyzny oraz niepodległego bytu narodowego i państwowego. W moim głębokim przekonaniu wiedza i pamięć historyczna są fundamentem budowania polskiej tożsamości wśród przyszłych pokoleń, rodaków urodzonych w kraju i za granicą. Odwołując się do przeszłości i bogactwa dziedzictwa narodowego, budzimy dumę z przynależności do narodu polskiego oraz kształtujemy postawę obywatelskie młodego pokolenia. Inwestujemy w ten sposób we wspólne dobro, któremu na imię Polska. Dzisiejsza edycja nagrody Kustosz Pamięci Narodowej dobrze służy tym szczytnym celom. Dziękuję za to organizatorom, uczestnikom, wszystkim zgromadzonym dziś w sali Wielkiej Zamku Królewskiego. Z poważaniem, Stanisław Karczewski. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze, dziękuję panie senatorze. Nieczęsto jest tak, drodzy państwo, że specjalne słowa, specjalne listy do uczestników takich uroczystości kierują najważniejsze osoby w państwie. A dziś tak jest. Przed nami list od pana premiera, który odczyta wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan Piotr Gliński. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, drodzy laureaci. Od 17 już lat Instytut Pamięci Narodowej wyróżnia osoby, instytucje i organizacje zasłużone dla upamiętniania naszej najnowszej historii. Nadając tytuł Kustosza Pamięci Narodowej, docenia wartość bezinteresownych, wieloletnich wysiłków na rzecz budowania fundamentu polskiej tożsamości. Dołączenie do zacnego grona opiekunów naszego narodowego dziedzictwa jest prawdziwym zaszczytem.
Tegoroczna edycja przedsięwzięcia ma charakter szczególny, odbywa się bowiem w roku jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tym większą radością składam gratulacje jej laureatom. Państwa aktywność i praca udowadniająca, że ziarno prawdy historycznej, ziarno pamięci przeszłości wydaje stukrotny owoc. Taki wymiar mają dokonania na przykład pana sędziego Bogusława Nizieńskiego, bojownika o wolność i prawdę, depozytariusza idei suwerennej Polski, czego świadectwa złożył tak w szeregach Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, jak w działalności opozycyjnej i aktywności publicznej. Od siebie dodam, że niejednokrotnie stawaliśmy razem w różnych potyczkach i działaniach, panie sędzio. Jest mi niezmiernie miło, że pan jest laureatem w tym roku. Cieszę się, pisze dalej pan premier Mateusz Morawiecki, że mogę pogratulować pani Marlenie Piekarskiej-Olszówce, prezes Fundacji Willa Jasny Dom, z determinacją i zaangażowaniem przywracającej prawdę o kolejnym miejscu kaźni członków antykomunistycznego podziemia. Mam ten zaszczyt, że jako minister kultury byłem w tym miejscu i poświadczam, że to jest przykład takiego właśnie oddolnego, społecznego zaangażowania na rzecz naszej pamięci, na rzecz naszej tożsamości. A także pani Annie Rastawickiej, niestrudzonej propagatorce duchowego dziedzictwa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Cieszymy się, że w obecnej Polsce także instytucje państwa wspierają pamięć o kardynale Stefanie Wyszyńskim. Ministerstwo Kultury finansuje Muzeum Kardynała i Muzeum Jana Pawła II w Świątyni Opatrzności. To jest też dzieło, które musimy wspólnie nieść, ale bez zaangażowania społeczników nie moglibyśmy tego na pewno robić na taką skalę i w tak poważny sposób. Na szacunek i uznanie zasługują działania Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie, ambasadora naszej ojczyzny, naszej ojczystej kultury, od lat popularyzującego niepowtarzalne bogactwo polskiego teatru. Tam także obecne władze państwowe są obecne, odwiedzamy, kontaktujemy się. Ja, będąc we Lwowie, także spotykałem się ze społecznikami, którzy tę instytucję prowadzą. Doceniamy, pisze dalej pan premier Morawiecki, doceniamy dzieło Stowarzyszenia Huta Pieniacka, któremu zawdzięczamy godne upamiętnianie ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistów i budowanie opartego na prawdzie dialogu polsko-ukraińskiego. I tu też osobista refleksja. Chciałem szczególnie podziękować tym właśnie społecznikom, którzy tę pamięć niosą, bo oni są naszym wyznacznikiem, drogowskazem, wskazówką w rozmowach politycznych, które prowadzimy ze współczesną Ukrainą, między innymi z panem prezesem Szwagrzykiem, bo to są trudne rozmowy, ale państwo wyznaczacie kierunek tych rozmów i nasze stanowisko, które jest, zapewniam państwa, nieugięte i zgodne z polską racją stanu. Nie sposób wymienić olbrzymiego i wybitnego zarazem dorobku tegorocznych laureatów. W imieniu rządu Rzeczypospolitej pragnę wyrazić wdzięczność za państwa pracę i oddanie. Za to, że pamięć jest dla państwa wciąż żywym źródłem siły, wskazującym nowe drogi działania, że dajecie państwo gwarancję przekazania jej kolejnym pokoleniom. Wszystkim zebranym w Zamku Królewskim przesyłam wyrazy najwyższego szacunku i serdeczne pozdrowienia. Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów. Dziękuję panie premierze, dziękuję panie ministrze za te słowa, pan Piotr Gliński. Drodzy państwo, 17 lat, 17 nagród, czyli prawie dwie dekady, to jest taki czas, że Nagroda Kustosza Pamięci Narodowej dorobiła się nawet swojego takiego nieoficjalnego hymnu. Część z państwa zapewne doskonale wie, o czym mówię. To jest pieśń Święta Miłości Kochanej Ojczyzny, którą usłyszymy teraz w wykonaniu chóru Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Thank you.
Zespół reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Żołnierze opuszczają salę w Wielką Zamku Królewskiego, ale powrócą tutaj na jeszcze taki mini recital na samo zakończenie naszej dzisiejszej uroczystości. Proszę Państwa, kustosz pamięci narodowej. Któż to taki? Czy to nauczycielka historii na przykład z jakiegoś małego miasteczka, może i wsi, która jest pasjonatką zawodu mimo wielu lat, cały czas potrafi zachęcić młodzież do tego, żeby uczyła się samodzielnie historii, żeby samodzielnie ją poznawała, żeby być może jeździła do takich miejsc jak Warszawa, odwiedzała te szczególne z punktu widzenia naszej historii miejsca. Tragiczne, bolesne, bardzo znaczące. Może druh drużynowy, który gdzieś prowadzi jakąś harcerską drużynę i też potrafi rozpalać w sercach i umysłach młodych harcerzy tę chęć zdobywania wiedzy, ale i pamięci o naszych bohaterach. Często tych zapomnianych, których mogiły rozsiane są przecież po całej Polsce. Ja miałem to szczęście, że tu w Warszawie w latach 70., 80., a więc bardzo trudnych z punktu widzenia prawdziwej historii Polski, miałem takich druhów drużynowych czy druhów zastępowych, którzy w chówcu Mokotów, szczególny, bo imienia Szarych Szeregów, potrafili tę prawdziwą historię nam, bardzo młodym przecież ludziom, przekazać. To wszystko zostało w głowach i w sercach nie tylko moich. Może to są osoby kompletnie anonimowe. Może duże organizacje, duże fundacje, które zbierają czasami już po prostu cudem ocalone, znalezione pamiątki świadczące o naszej historii, o naszej tożsamości. Takich osób jest bardzo wiele. Jest ich, myślę, dużo więcej niż nawet nam się wydaje. One są i wśród nas, one są w całej Polsce, często właśnie zapomniane, anonimowe. Ta nagroda ma też za zadanie wyjmowanie takich ludzi z zapomnienia. Ale siłą rzeczy tych osób nagrodzonych nie może być zbyt wiele, bo ta nagroda też jest szczególna. Dlatego też tę nagrodę dostają nieliczni, naprawdę zasłużeni. Ale bez wątpienia ci, którzy dla naszej
tożsamości narodowej, dla tworzenia tego fundamentu tożsamości są niezwykle ważni, niezwykle zasłużeni te osoby obdarzone i charyzmą, ale i szacunkiem nas wszystkich. Tacy są wszyscy laureaci tej nagrody, tacy jak chociażby Zofia i Zbigniew Romaszewscy, jak profesor Janusz Zawodny, jeśli będę mógł wspomnieć tych, którzy kilkanaście lat temu otrzymali tę nagrodę. Ale to także jest Związek Sybiraków, to także osoby niezwykle zasłużone też dla Instytutu Pamięci Narodowej, uhonorowane pośmiertnie, jak prezes Janusz Kurtyka, jak minister Tomasz Merta. Są to też osoby z zagranicy, proszę Państwa, jak Oleg Zakirow, czy wspaniały fotografik Julian Bryan. Tych osób jest dużo i cieszę się, że w tym roku do tego grona dołączają kolejni. Ich nazwiska już wszyscy znamy, pan prezes je ujawnił, pozostali przemawiający również. Dlatego chciałbym zaprosić Państwa do obejrzenia pierwszego materiału filmowego o naszym pierwszym tegorocznym laureacie, panu sędzim Bogusławie Nizieńskim. Zapraszam. Bogusław, mówię Bogusław, jesteśmy przecież zaprzyjaźnieni od wielu lat, jest człowiekiem wyjątkowym. Nie tylko człowiekiem o ogromnej wiedzy prawniczej, ale jest przede wszystkim nieprawdopodobnie człowiekiem uczciwym, a co za tym idzie, człowiekiem służącym pomocą innym. Jest po prostu człowiekiem pracowitym, dżentelmenem, dbającym o swoich pracowników i wykonujący swoją pracę z najwyższym, największym zaangażowaniem. W latach 1998-2005 pracowałem z panem sędzią Nizieńskim w Biurze Rzecznika Interesu Publicznego. No i to była wspaniała lekcja dla młodego człowieka, takiego zaangażowania, patriotyzmu, etyki zawodowej. Warto pamiętać również o tym, że pan sędzia Bogusław Nizieński był zaangażowany w konspirację niepodległościową i także był żołnierzem podziemia niepodległościowego. Podkreślam jego wielką wiedzę, jego wielkie doświadczenie sądowe, ale przede wszystkim także i taki wewnętrzny zapał społecznika. Przecież to właśnie pan sędzia Bogusław Nizieński zakładał Solidarność w Sądzie Najwyższym. To było coś nieprawdopodobnego. Takiego drugiego człowieka już polski wymiar sprawiedliwości mieć nie będzie. Jestem o tym głęboko przekonany. Ja byłem wychowany wśród polskich żołnierzy, wśród mundurów żołnierskich polskich. Ja uważałem, że ta nasza Polska nie jest wolna, że rządzą nią ludzie niegodni tego, że trzeba robić wszystko, co tylko można, ażeby Polsce przywrócić prawdziwą wolność. Ja uważałem, że jeżeli ja nie poszedłem na tułaczkę więzienną, bo tak się udało, to muszę przynajmniej jako człowiek wolny, jak długo będę tym człowiekiem wolnym, służyć Polsce ze wszystkich sił. Ze wszystkich sił. Wypada podziękować brawami, właśnie. Wśród tych wszystkich ciepłych słów zabrakło chyba jeszcze jednego. Ja jako dziennikarz pamiętający te czasy, kiedy pan sędzia był rzecznikiem, pracował w tym miejscu, pamiętam pana jako zawsze człowieka niezwykle otwartego dla dziennikarzy, chętnego do spotkań z nimi, do rozmowy z nimi, za co też w tym miejscu bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zapraszam pana prezesa na scenę i pana laureata. I to jest ten moment, kiedy obaj panowie... Zapraszam, panie sędzio. Sędzia Bogusław Nizieński, pierwszy tegoroczny laureat nagrody, odbiera statuetkę kustosza pamięci narodowej.
i honorowy dyplom. Panie sędzio, jeśli mogę prosić o trzy słowa do nas wszystkich. Wiem, że jest wzruszenie, ale może. Ja może pomogę? Odbiorę. Może tutaj to nie wypada. Bardzo proszę, ja pomogę też z mikrofonem. Więc szanowny panie prezesie, więc szanowne panie, szanowni panowie, uczestnicy tej uroczystości, która nas tutaj zgromadziła. Z głębokim wzruszeniem przychodzi mnie zabrać głos na tej podniosłej uroczystości, jaką jest wręczanie nagrody przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej wybranym przez prezesa i kapitułę do tej godności. Nagroda, którą otrzymujemy, to wielkie wydarzenie w naszym życiu. To wielki zaszczyt. I dlatego proszę pozwolić, że wyrażę słowa podziękowania dla pana, panie prezesie, i tych spośród państwa, którzyście przyczynili się do wyróżnienia mnie tą wielką nagrodą. Tak się składa, że mogę przekazać moje doświadczenie z lat młodości, z okresu mojej służby w Armii Krajowej, w plutonie dywersyjnym, w oddziale partyzanckim, w akcji Burza i doświadczeń powojennych z okresu służby w Narodowej Organizacji Wojskowej i w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. W moim życiu chciałem zrobić coś przynajmniej dla utrwalenia pamięci dla najlepszych synów i córek naszej ojczyzny, dla tych, którzy dla niej cierpieli, którzy jej wiernie służyli i którzy Polsce swoje życie oddali. Wszędzie tam, gdzie przyszło mi pracować, chciałem służyć także i sprawiedliwości, bo to sprawiedliwość nakierowała mnie w tym kierunku, ażeby przywrócić godność tym zapomnianym, tym, których nazywano zbrodniarzami, podczas gdy zbrodniarzami i zdrajcami naszej ojczyzny byli właśnie ci, którzy nam urządzili PRL. To straszny czas. To czas odejścia najwierniejszych synów naszej ojczyzny. To obecny tu pan profesor Szwagrzyk wydobywał z jam śmierci szczątki naszych bohaterów, między innymi i mojego dowódcy, kapitana, a pośmiertnie majora świętej pamięci Władysława Koby, wydobywał w ciągu 13 godzin te szczątki związane przewodem elektrycznym, jego szczątki i dwóch razem z nim straconych. Tych, którzy oddali swoje życie, są setki, tysiące. I dlatego nie wolno nam zapomnieć o nich.
i dzięki i chwała Instytutowi Pamięci Narodowej i Panu, Panie Prezesie, który kieruje pracą tego Instytutu, że Instytut stoi na straży naszej pamięci narodowej, że dba o to, aby przywrócić cześć tym, którym odbierano ją, tym, o których zapomniano, tym najlepszym, którzy swoje życie Polsce oddali. Jestem dumny, że mogę znaleźć się w gronie tych, którzy zasłużyli na nagrodę Kustosza Pamięci Narodowej. To wielka godność i chylę czoła przed tymi wszystkimi spośród Państwa, którzyście wybrali mnie do tej nagrody. Wysoko ją sobie cenię i mogę, Panie Prezesie, zapewnić Pana, że ta droga, którą w moim życiu przeszedłem, zostanie zachowana, że będę, dokąd będę miał te siły, dalej maszerował tą drogą, bo ona prowadzi do wielkiej, sprawiedliwej, wspaniałej ojczyzny naszej, najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję. To my dziękujemy. To my dziękujemy, panie sędzio, to prawdziwy zaszczyt być tu razem na tej sali. Bardzo dziękuję. Sędzia Bogusław Nieziński, pierwszy tegoroczny laureat. Szanowni Państwo, przed nami kolejny materiał filmowy, tym razem o naszej kolejnej laureatce, pani Marlena Piekarska-Olszówka. Popatrzmy. listopada 2000 roku zeszłyśmy z mamą do piwnic i mimo wątłego światła zobaczyłyśmy na cegłach napis Bóg, honor i ojczyzna, nazwiska, daty. Okazało się, że jest to prawdziwa sensacja, ponieważ na cegłach znajdowało się kilkadziesiąt napisów wykonanych przez więźniów NKWD, których tam trzymano w 1945 roku. W 22 pomieszczeniach piwnicznych, które zamieniono na cele więzienne, przetrzymywano i torturowano kobiety i mężczyzn, w tym żołnierzy Armii Krajowej. Według relacji niektórych osób to właśnie z willi Jasny Dom został wywieziony do Rosji generał August Emil Fildorf-Nick. W jednym pomieszczeniu przybywało jednocześnie od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. W jednym pomieszczeniu jedli, się wypróżniali. Nie wolno im było rozmawiać. Kiedy chcieli się przełożyć na bok, musieli robić to na komendę, ponieważ ścisk nie pozwalał im na swobodę ruchów. Brud, robactwo, głód i ból. Tak wyglądało ich życie tutaj. Kiedy mama pani Marleny zachorowała, ona sama zaczęła batalię o to, żeby w willi Jasny Dom, w miejscu nieprawdopodobnie związanym z najnowszą historią Polski, z martyrologią Polaków, stworzyć po pierwsze miejsce pamięci narodowej. Ono zostało stworzone, a w dalszej kolejności stworzenie muzeum tego miejsca. Chcieliśmy w ten sposób walczyć o upamiętnienie tego miejsca i jego ofiar. Koncentrujemy swoje działania na rozpowszechnianiu wiedzy o dramacie tego miejsca. Mamy nadzieję, że kiedyś
każdy Polak będzie wiedział, co tu się wydarzyło i po prostu będzie o tym miejscu i o jego ofiarach pamiętał. Zapraszam laureatkę i zapraszam pana prezesa i proszę o wręczenie nagrody. Pani Marlena Piekarska-Olszówka, kolejna tegoroczna laureatka. Gratulujemy. I też poproszę panią tutaj kilka słów, pomogę. Szanowni Państwo, to dla mnie wielki honor, iż mogłam znaleźć dzisiaj pośród tak znamienitych postaci w tym wyjątkowym miejscu. Przyjmuję ten zaszczytny tytuł z dumą, wzruszeniem, ale przede wszystkim z pokorą i nadzieją, że okaże się być go godna. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom. Członkom kapituły dziękuję za zaufanie, które mnie Państwo obdarzyliście. Zobowiązuję się tutaj przed Państwem, że nie ustanę w walce o narodową pamięć dla Willi Jasny Dom i wszystkich ofiar terroru komunistycznego. Z serca dziękuję. Dziękuję za piękne słowa i wzruszenie. Marlena Piekarska-Olszówka. Szanowni Państwo, dziękując laureatom, tym, którzy już otrzymali nagrodę, zapraszam za moment na scenę kolejne osoby, ale wcześniej obejrzymy film o naszej kolejnej laureatce, pani Annie Rastawickiej. Zapraszam. Pani Anna Rastawicka, którą poznałem już wiele lat temu, to można powiedzieć, że jedna z piękniejszych postaci, które wpisują się w trwające nadal dzieło prymasa tysiąclecia, ponieważ pani Ania Rastawicka symbolizuje, nie ona jedna, rzecz jasna, wielką działalność Instytutu Prymasowskiego, który to instytut towarzyszył prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu przy jego największych dziełach. Jestem bardzo wdzięczna za przyznanie mi tytułu Kustosza Pamięci Narodowej. To bardzo zobowiązujące wyróżnienie. Nie czuję się godna takiego tytułu. Jestem zaledwie strażnikiem dziedzictwa tego człowieka, który naprawdę był kustoszem pamięci narodu. I nie tylko pamięci, ale także bytu narodu, tożsamości, bezpieczeństwa. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po skończeniu studiów filologii polskiej zaczęłam pracę na Miodowej. Głównym moim zadaniem była pomoc przy opracowywaniu redakcyjnym kazań księdza prymasa Wyszyńskiego. Postać kardynała Sługi Bożego w dużej mierze jest obecna w przestrzeni publicznej dzięki takim osobom jak właśnie pani Anna Rastawicka. Pamięć o kardynale Wyszyńskim wydaje mi się bardzo okaleczona. Zrobiono z niego takiego żelaznego kardynała, który walczył z komunizmem, takiego konserwatystę. Tymczasem to był człowiek wielkiego ducha, to był człowiek odwagi myślenia. To okaleczenie pamięci o kardynale Wyszyńskim wynika z tego, że jest bardzo mało znane jego nauczanie. Jako instytut postanowiłyśmy wydać dzieła zebrane. I od 1991 roku wychodzi taka mało znana edycja dzieł zebranych kardynała Wyszyńskiego. On nigdy nie moralizował.
On mówił o odpowiedzialności. On mówił o godności człowieka. To jest myślenie, które może być dla nas pomocą także dzisiaj. Gratuluję serdecznie i zapraszam laureatkę i pana prezesa i proszę o wręczenie statuetki i dyplomu. Jeszcze dyplom. Pani Anna Rastawicka. Gratulujemy. Pomogę. Bardzo serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. Dziękuję bardzo. Jestem zażenowana, stając w tym gronie tak zacnych osób, które wiele wycierpiały dla ojczyzny. Mój wkład to jedynie praca redaktora i świadectwo o tym człowieku. Przyjmuję to jako uznanie właśnie dla niego, dla jego osoby, dla jego nauczania. Czuję się także reprezentantką całej grupy osób, które swoje życie poświęciły na to, żeby ocalić to jego nauczanie. Pani Marii Okońskiej, która pierwsza organizowała możliwość ocalenia jego słowa. Szukały magnetofonów, szukały taśmy magnetofonowe, jeszcze wtedy takie duże były te magnetofony, poważne, to tylko starsi pamiętają. Chodziło o to, żeby ocalić każde słowo. Jest na tej sali pani Krystyna Szajer, która dniami i nocami przepisywała te teksty, żeby ksiądz prymas zdołał je autoryzować. Jest 67 tomów maszynopisu kazań autoryzowanych kardynała Wyszyńskiego. Obecnie, tak jak słyszeliśmy w filmie, w filmiku małym, wydajemy dzieła zebrane. Jest już wydanych 18 tomów, ale bardzo trudne jest dla nas wydawanie w takiej małej grupie, dlatego idzie to powoli. Mamy nadzieję, że może teraz będzie możliwość przyspieszenia, ponieważ tytuł Pamięcia Kustosza, Kustosza Pamięci Narodowej rozumiem przede wszystkim nie jako wspominanie przeszłości, jako wspomnienie historyczne, ale jako uobecnianie tych wartości, które ten człowiek nam pozostawił. A pozostawił nam przede wszystkim zaufanie do Boga, które jest wartością nie tylko religijną, ale jest też wartością ludzką dla każdego człowieka i wartością dla naszego narodu. Pozostawił nauczanie o szacunku dla człowieka. Pamiętam milenium w Warszawie, 1966 rok, kiedy Stare Miasto było zablokowane przez bojówki funkcjonariuszy UB podpitych, którzy stali i krzyczeli: nie przebaczamy, nie przebaczamy. A ksiądz prymas właśnie wtedy powiedział, co Kościół wnosi w nowe tysiąclecie wiary. Naukę o szacunku dla człowieka. Tego, który nas miłuje i tego, który nas nienawidzi. Tego, który w nienawiści depcze. Kto nienawidzi, już przegrał. A kto miłuje i przebacza, zwyciężył już dziś, chociażby leżał na ziemi podeptany. Uczył nas zaufania do Matki Bożej, bez której nie do pomyślenia są dzieje naszego narodu. Z więzienia pisał: moc Polski katolickiej jest w tej chwili w niej. Kiedy został wybrany Ojciec Święty Jan Paweł II, kardynał Wyszyński z pokorą powiedział: to jej zwycięstwo. Gdy podszedłem z homagium
do Ojca Świętego Jana Pawła II usta nasze niemal jednocześnie otworzyły się imieniem Matki Bożej Jasnogórskiej. Uczył nas też miłości do ojczyzny. Mówił: kocham Polskę więcej niż własne serce i cokolwiek czynię dla Kościoła, czynię dla niej. Miłości do ojczyzny nauczył się już w dzieciństwie, kiedy ojciec wyciągał zakazaną książkę 24 obrazki z historii Polski i uczył małego Stefana dziejów ojczystych. Pytano księdza prymasa, jaki rodzaj miłości jest teraz potrzebny ojczyźnie. Mówił: bardzo potrzeba gotowości do ofiary, ale ponad wszystko dzisiaj potrzeba heroizmu codziennej pracy. I myślę, że właśnie to zobowiązanie do krzewienia pamięci narodowej przez nasz wysiłek, przez naszą codzienną pracę, przez nasze ludzkie życie, przez szacunek jeden dla drugiego, to chyba jest jego przesłanie. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję i panu prezesowi, i kapitule, i wszystkim osobom, które przysłały nam życzenia i listy za ten dzisiejszy dzień i za to wyróżnienie. Kieruję je do tego, któremu służę. Dziękuję bardzo. Ciężkie bardzo, więc proszę pomóc. Dziękuję raz jeszcze i gratuluję. Tyle dzisiaj pracy z tym mikrofonem. Nie wiem, czy państwo zauważyli, ale też w tym roku ta nagroda w pewnym sensie i znaczeniu też jest sztafetą pokoleń, bo różnica wiekowa między poszczególnymi laureatami jest widoczna, co też pokazuje, że w każdym pokoleniu mamy wyjątkowych bohaterów. Szanowni państwo, kilka dobrych dekad temu dbanie o polskość, o te fundamenty naszej tożsamości tu nad Wisłą nie było przecież łatwe i proste. A co dopiero w miejscach, gdzie, jak to mówią kresowiacy, Polska odjechała, tak, troszeczkę na zachód. Tam w latach 50., 60. było to wręcz niemożliwe, a jednak udawało się. Przed nami kolejny laureat, ale wcześniej zapraszam do obejrzenia filmu o Polskim Teatrze Ludowym we Lwowie. Polski Teatr Ludowy we Lwowie, który obchodził parę dni temu 60-lecie swojego istnienia. Jest swoistym ewenementem w polskiej kulturze. Przez wiele lat swojej działalności, za czasów bolszewickich jeszcze, był jedyną placówką kulturalną we Lwowie. Jedyną placówką kulturalną, która wyjeżdżała do różnych miejscowości, gdzie były skupiska Polaków i prezentowała polskie słowo. Założycielem tego teatru był w 1958 roku Piotr Hauswater. Jego najbliższym współpracownikiem, ale jednocześnie reżyserem zawodowym był Zbigniew Chrzanowski, który jest po dzień dzisiejszy kierownikiem artystycznym tego teatru. W myśli przebiegając przez te wszystkie lata, których przedstawienia były realizowane, około 100 premier, oczywiście jest to twórczy bagaż, jest to ogromny, świadczący o wielkim dorobku tego zespołu, w którym się mieściły najlepsze pozycje literackie światowej, polskiej, ukraińskiej literatury. Na lwowskiej scenie też musimy grać, działać i propagować polską kulturę. Faktycznie częściowo życie podzieliłem na trzy. To jest rodzina, teatr, a później już zawód w tym, którym pracuję, ale dusza cała należy oczywiście ludziom, a ludzie to jak i rodzina, tak i teatr, widz. Ten moment, który pamiętam jak dziś, w kwietniu 1958 roku, na małej szkolnej scence w obecnej szkole imienia Świętej Marii Magdaleny.
Było to bardzo wielkie, wzruszające wydarzenie, a graliśmy wtedy taką bardzo śmieszną krotochwilę Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Babcia i Wnuczek. We Lwowie zostało sporo Polaków i ważne jest, że do nich od czasu do czasu może przyjechać polski teatr. Polskie słowo, żywe słowo, nie radio, nie telewizja, ale żywe słowo, żywi aktorzy. To jest jakiś element obecności polskiej kultury na tamtym terenie. Zapraszam na scenę pana Zbigniewa Chrzanowskiego, dyrektora artystycznego teatru i pana prezesa IPN-u. I proszę o wręczenie laureatowi nagrody. Laureat zbiorowy, ale przedstawiciel jednoosobowy. Przed chwilą ktoś z dziennikarzy zapytał mnie, co jakby jest powodem tej pracy, tego ciągu jakby. Zastanawiałem się chwilkę, a później powiedziałem, no chyba to jest wewnętrzna potrzeba. Wewnętrzna potrzeba. I nie chcę używać słowa kontynuacja, ale wewnętrzna potrzeba tak, jak się oddycha. Ja oddycham językiem polskim. Ja oddycham polską literaturą. Ja oddycham polską kulturą. I powiem Państwu szczerze, że pomaga mi w tym moje miasto, w którym się urodziłem, to, co mnie otacza, ta najwyższa kultura, która jest zaklęta w kamieniach, w rzeźbiach, w architekturze, w obrazach w Galerii Lwowskiej, w bibliotekach. I to wszystko, co jeszcze potrafili mi przekazać moi nauczyciele. Teatr nasz rodził się w malutkim pokoiku na obrzeżach Lwowa. Jedną trzecią tego pokoju zajmował ogromny fortepian wiedeński, więc część sytuacji tych sztuk, które próbowaliśmy, trzeba było rozgrywać pod fortepianem i cieszę się bardzo, że tutaj razem z nami jest osoba, która przytulona do nóżki fortepianu obserwowała te nasze teatralne początki. To wnuczka Piotra Hausswattera, Elżbieta Wawrzyńczak. Przyjechała tutaj, jest razem z nami. Mój nauczyciel Piotr Hausswatter to kopalnia wiedzy o przedwojennym teatrze. I on mi to wszystko opowiadał. Ja to chłonąłem, zapamiętywałem, ale życie brało swoje. Życie toczyło się inne, które nas zaczęło otaczać. Po wojnie, życie inne i to, żeby zachować w sobie, nie wystarczało tylko relacji mojego nauczyciela, ale właśnie tego oglądania to, co jest dookoła, słuchania ludzi, słuchania moich przyjaciół, słuchania moich starszych ludzi, którzy we Lwowie pozostali. I chciałbym powiedzieć, że ten krok, który tutaj był opowiedziany przez pana Janusza Wasylkowskiego, który jest również laureatem tej nagrody, reprezentuje Instytut Lwowski tutaj w Warszawie. Ta droga od tego małego pokoiku z wiedeńskim fortepianem do tych migawek, które państwo widzieliście na dużej scenie 24 kwietnia, nie tak dawno,
60-lecie naszego teatru było obchodzone na jednej z historycznych scen polskich. To Teatr Skarbkowski. W 1842 roku hrabia Skarbek zafundował miastu swój pomysł, zbudował teatr i w tym teatrze zaczęło się w zaborze austriackim, zaczęło żyć polskie teatralne źródło. Tam prapremiery Fredry przede wszystkim. Później wszystkie wybitne dramaty łącznie z Wyspiańskim. Wybitni reżyserzy. To wszystko w tym mieście było do 1939 roku, a później odpłynęło. Jak to można było kontynuować? Ja w tej chwili jestem wzruszony, dziękując bardzo za nagrody, którą otrzymałem, kapitule. Jestem wdzięczny panu ministrowi za przyznaną nam najwyższą nagrodę Ministerstwa Kultury, za złotą odznakę Gloria Artis dla teatru i dla mnie osobiście. Serdecznie dziękuję i zastanawiam się, gdzie ta kładka, która prowadzi z tego malutkiego pokoiku na ogromną scenę Teatru Skarbkowskiego we Lwowie. Wiele słów ciśnie mi się w tej chwili do płynących z serca. Jestem wzruszony bardzo, dziękując wszystkim, ale chciałem tylko może zakończyć, przepraszam za moje zdenerwowanie i wzruszenie, ale słowami jednego z lwowskich poetów, Henryka Zbierzchowskiego. I nieraz pytam, dokąd mi iść? Dokąd? Kiedy już widziałem tyle świata stolic i ani uśmiech czarujący Dżokąd, ani czar pięknych nadmorskich okolic, ani Mont Blanu srebrzysty prostokąt patrzący słońcu złocistemu dolic nie był mi droższy niż ty, moje miasto, gdziem żył i szczęście me dzielił z niewiastą. Więc jeśli kiedyś na gwiazd pójdę połów i zamknie moje znużone powieki śmierć swoją dłonią tak ciężką jak ołów, jeszcze zobaczę, jak obraz daleki te smukłe wieże twych pięknych kościołów, jak wynurzają się z oparów rzeki, jak się pławią w srebrzystym, w cichym, srebrzystym niebios Seledynie. Kocham cię, Lwowie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Proszę pozdrowić tam od nas wszystkich w Lwowie, na miejscu. Proszę bardzo. Proszę Państwa, to ważne, co chcę jeszcze powiedzieć, że ja chciałbym się bardzo podzielić tym, co trzymam w ręku z naszymi widzami w Lwowie. Chciałbym to uczynić jak najszybciej. Chciałbym również podzielić się tą nagrodą Złota Gloria Artis, pokazać ją wszystkim widzom. Chciałbym to uczynić w powstającym we Lwowie Domu Polskim, który mam nadzieję będzie tą sceną i tą reprezentacją, z którymi będziemy mogli się dzielić i mieszkańcami miasta Lwowa, wszystkimi tymi, co przyjeżdżają do Lwowa, dlatego też bardzo, bardzo proszę o jak najpilniejsze zakończenie prac i niechżeż ten Dom Polski w Lwowie otworzy swoje podwoje.
Pan Zbigniew Chrzanowski. To jeszcze ja taką nadzieję wyrażę, żeby można było łatwiej dojechać, żeby na tej granicy się stało ciuteczkę mniej. Byłoby inaczej, ale to już... No... Jest i samolot, ja wiem, ale nie wszystkich stać na takie nowoczesne środki lokomocji i komunikacji. Szanowni Państwo, przed nami ostatni tegoroczny dzisiejszy laureat, to Stowarzyszenie Huta Pieniacka. Zapraszam do obejrzenia filmu. Stowarzyszenie tworzy pamięć i szerzy historię Kresów poprzez różne formy. Co roku tam, w miejscu, gdzie wymordowano ich najbliższych, spotykają się po to, żeby powiedzieć: pamiętamy. Staraniem członków stowarzyszenia Rada Ochrony Pamięci postawiła pomnik ofiar Huty Pieniackiej, ofiar w liczbie od 800 do 1000 osób. No przede wszystkim właśnie jeździmy tam w tych dniach, kiedy dokonano tego spalenia, zniszczenia wsi, mieszkańców. To są uroczystości, zawsze organizujemy je 28 lutego. No oprócz tego wyjeżdżamy także no często nawet kilka razy w ciągu roku w celu porządkowania cmentarza. Cmentarza nie tylko w Hucie Pieniackiej, ale także w Brodach. To jest cmentarz wojenny z I wojny światowej. Wydaliśmy także różnego rodzaju publikacje, książkę Za to, że byli Polakami. Organizowaliśmy konferencje naukowe. Tych inicjatyw było i jest bardzo wiele. Ta różnorodność oddziaływania i umiejętność szerokiego włączania różnych kręgów społecznych jest to działanie wzorcowe. Wiemy, kto tego dokonał. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Są badania prowadzone przez historyków, naukowców, a jednak to, co się dzieje na Ukrainie w tych przekazach medialnych, a także tych przedstawicieli tamtejszego odpowiednika naszego IPN-u, jest kłamstwem. Nawet dziś, w co trudno uwierzyć, strona ukraińska zaprzecza temu, co się wydarzyło w Hucie Pieniackiej. I bardzo cieszę się, że możemy w ten sposób, przyznając nagrodę Kustosza Pamięci Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej, powiedzieć, że bardzo cenimy to, co Państwo robią i liczymy, że będą czynili to nadal. Bardzo to trudne i bolesne karty naszej historii, dlatego tym bardziej ważna jest pamięć. Zapraszam na scenę panią Małgorzatę Gośniowską-Kolę, prezes stowarzyszenia, i proszę pana prezesa o wręczenie nagrody. Szanowny panie prezesie, szanowni państwo, członkowie kapituły, szanowni państwo. To dla nas ogromne wyróżnienie. Przyjmując tę nagrodę, przyjmujemy jako ogromny zaszczyt, jako szczególne wyróżnienie, wyróżnienie zbiorowe dla Stowarzyszenia Huta Pieniacka, a także dla wszystkich przyjaciół, którzy wspierali i wspierają naszą działalność. Pielęgnując tę pamięć o Hucie Pieniackiej, przejmowaliśmy ją od naszych rodziców, od naszych bliskich i w ten sposób chcieliśmy oddać hołd polskim ofiarom w Hucie Pieniackiej i w innych miejscowościach na Kresach II Rzeczypospolitej.
To ogromny zaszczyt podczas tej pracy spotkać tylu przyjaciół. Chciałabym Państwu dziękując powiedzieć, że wszyscy jesteśmy kustoszami pamięci narodowej. Bardzo Państwu dziękuję. Ten dzisiejszy dzień wpisuje się także w taką ważną datę z tego powodu, że obchodzimy rok stulecia obchodów odzyskania niepodległości. To, że nasza działalność, tak mikroskopijna, została dostrzeżona, to ogromny zaszczyt. Chcę podziękować także instytucjom wspierającym naszą działalność, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędowi do Spraw Kombatantów i przede wszystkim Instytutowi Pamięci Narodowej. Dziękuję Państwu bardzo. Ja dziękuję. Dziękuję i gratuluję. Kiedy, szanowni Państwo, mówiłem o tej dramaturgii dzisiejszej uroczystości, nawet nie przypuszczałem, że będzie aż tyle wzruszenia autentycznego, niekłamanego, co tylko pokazuje, jak ta nagroda jest ważna, istotna i fundamentalna i dla laureatów, i dla nas wszystkich. Jeszcze raz wszystkim bardzo gratuluję i bardzo dziękuję. To jest ten moment, kiedy chciałbym wszystkich laureatów, wszystkich Państwa zaprosić tutaj dobrze na scenę. Pana prezesa również. Czekają, jak widzę, jeszcze kwiaty dla wszystkich. I to jest ta chwila, kiedy pewnie fotoreporterzy też chcieliby zrobić Państwu wspólne zdjęcie. Zapraszam, śmiało, dobrze? Panie prezesie również. A kwiaty proszę. O wręczenie. Sędzia Bogusław Niziński, pani Marlena Piekarska-Olszówka, pani Anna Rastawicka, Teatr Ludowy we Lwowie i Stowarzyszenie Huta Pieniacka. To laureaci tegorocznej edycji Kustosza Pamięci Narodowej.